Jest decyzja w sprawie RPO. PiS przeciw, z jednym wyjątkiem padł w sprawie nowego rzecznika praw obywatelskich. Po raz trzeci rusza procedura wyboru nowego rzecznika praw obywatelskich. W nocy Sejm ponownie odrzucił kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. W czwartek TK miał ocenić, czy obecny rzecznik Adam Bodnar może pełnić funkcję mimo zakończonej kadencji, ale rozprawa została odwołana. Dotychczas PiS nie wskazało swojego kandydata. Sejm po raz drugi odrzucił kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Przeciw, głosowało 244 posłów, za, 204. Rudzińską-Bluszcz zgłosiły i popierają klub UKO i Lewicy, a także część posłów PSL-Kukiz15. Wasserman się pomyliła, jako jedyna z PiS za jej kandydaturą zagłosowała Małgorzata Wasserman. W rozmowie z onetem.pl Wasserman przyznała, że się pomyliła. Głosowanie nad wyborem Rudzińskiej-Bluszcz było szeroko komentowane przez posłów. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz jest główną koordynatorką do spraw strategicznych postępowań sądowych w biurze RPO. Podkreśla, że jest kandydatką społeczną, popierają blisko 1200 organizacji pozarządowych. Już wiadomo, że będzie ponownie ubiegać się o funkcję RPO. Wróblewski kandydatem PiS. Dotychczas Prawo i Sprawiedliwość nie zgłosiło własnego kandydata. Miał nim być poseł Bartłomiej Wróblewski, jednak PiS wycofało się z tego pomysłu. Wróblewski był współautorem wniosku do TK o zbadanie zgodności z konstytucją aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego upośledzenia płodu. Wcześniej na giełdzie nazwisk pojawiali się m.in. senator Lidia Staroń, były marszałek Sejmu Marek Jurek, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł czy posłanka Kukiz15 Agnieszka Ścigaj. Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw na miesiąc, Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę. Rozprawa wtyka odwołana 5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara upłynęła 9 września, ale, zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich, nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy. We wrześniu grupa posłów PiS skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy ORPO dotyczącego pełnienia obowiązków przez dotychczasowego rzecznika po upływie jego kadencji, do czasu powołania jego następcy. Zdaniem wnioskodawców, taki przepis jest niezgodny z konstytucją. Trybunał miał zająć się tym wnioskiem we wtorek, termin ten został jednak odwołany.